Marty, Bogusie, Ireny, Hanki, młode łączniczki, sanitariuszki. Groziły im niemieckie łapanki, objęły je sowieckie wywózki. Miały niełatwy czas dojrzewania, czas ekstremalny życia nauki. W parkach konspiracyjne spotkania i zamiast kwiatów podziemne druki. O tych wspaniałych, mądrych dziewczętach naród musi pamiętać. O tych wspaniałych polskich dziewczętach naród musi pamiętać. Strach przed cierpieniem nie był im obcy, bo gdy we wrogów ręce trafiały, NKWDziści i gestapowcy bili je pejczem po ciele całym. Oświęcim, KL Warszał, Majdanek, Rembertów, Wronki, Rawicz, Jaworzno, głód, smród i chłód, paznokcie wyrwane, tego piekła zapomnieć nie można. O tych wspaniałych, mądrych dziewczętach naród musi pamiętać. O tych wspaniałych polskich dziewczętach naród musi pamiętać. Dawały wzór do naśladowania, uczestniczyły w niejednej akcji i nie sypały na przesłuchaniach dzielne dziewczyny dwóch konspiracji. Wiele z nich trwale straciło zdrowie, inne po prostu zamordowano. Te ocalone niosły opowieść przez kilkadziesiąt lat zakazaną. O tych wspaniałych, mądrych dziewczętach naród musi pamiętać. O tych wspaniałych polskich dziewczętach naród musi pamiętać. O tych wspaniałych, mądrych dziewczętach naród musi pamiętać. O tych wspaniałych polskich dziewczętach naród musi pamiętać.